Dobra, już wsiadam, przebrałem się szybko. Możemy jechać. Jedziemy. Na cmentarz, no. Zaznaczyć ci? Nie wiem, gdzie jest. Na pamięć. No chyba nie za bardzo. Są strony. A, to tu. O tu, stary. Czekaj, coś mi się pomyliło. Dobra, sorry. A która jest? O, cholera. Czy ja dziwnie wyglądam? Może trochę, ale w sumie... No w barwach swoich jesteś, nie? No w sensie, że chodzi mi o to, że na tym, na barku mam kurkę. A to chyba nic dziwnego tutaj w naszej robocie, nie? Nie. W robocie nie, ale na pogrzebie może trochę. Tylko trochę. Witaj, Marko. Ema Marko! Ziomek, co idzie przed nami, to kto to? To jest chyba ten śmieciarz. No wie, tylko nie róbcie za dymem dzisiaj, nie? Czekaj, może ja sobie zdejmę ten bandanę moją z głowy. Witam. Dzień dobry. Cześć. Miło was Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Dziś spotkaliśmy się, aby pochować Wojtasa. Umarł on dnia 28 stycznia 2023 roku. Był dobrym przyjacielem, wnukiem, kolegą, synem oraz ja daję ci pobłogosławieństwo pańskie. Amen. Minuta ciszy. Dor. Pójdź się za siebie. Widzisz, kto on przyjechał? Nie, to... Chodź. Mogę... Przepraszamy, my musimy na chwilkę odejść. Mogę złożyć ostatnie kondolencje lub się pożegnać. Mogę dać mu prezent? Ej, chodź, nie zbliżajmy się lepiej, chodź. Nie, dobra, ja tam idę. Nie, Marko. Ksiądz. Zatrzymaj się. Ja tam idę. Marko. Mogę? Marko. Marko, zabrać. Zajmiemy się nimi później. Chodź, nie. Dam mu maskę. Nie teraz, nie w tym momencie. Zabrać się. Jeszcze spokojnie. Jezu, widzowie, co on tutaj robi? Nawet w takim momencie musi przyjechać. No, mogę coś proszę księdza powiedzieć? Ja bym podarować mu... teraz złożyć ostatnie kondolencje lub się pożegnać. Ja bym chciał mu dać ten kastet. A ja moją złotą giwerę bym chciał tu oddać. Ja to daję mój kastet. Dobra. Mój też od razu. Ja mu przekażę mój baseball. Ciągle go totalnie nie widzę. Panie księdzu, może pan ich wygonić z posesji, bo to jacyś nieproszeni ludzie? Dobra. Ma pan mój numer, niech pan dzwoni. Mogę coś przekazać, proszę księdza? A co to za debile w masce? Dobra, kpi! Raczej. Wojtas. Jesteś super członkiem. Prawie członkiem, miałeś zaraz być. Mojego gangu. Pamiętaj, jako families zawsze cię będziemy pamiętać i dobrze wspominać. Dzięki za to, co dla nas zrobiłeś, chociaż nie zrobiłeś zbyt dużo. Chciałem ci oddać hołd. Przepraszam cię. Wstawaj, chodź. Nie chcący. Dobrze, panowie. Nie, przepraszam. Dziękujemy. Teraz stawiam ci piwo. My chyba ja idę do nich. Przepraszam cię, no wstawaj, chodź. O, dobra, chodź. Królu, Audi. Co wy tu robicie? Co ty tu robisz? Panowie jedni, czy nie? Chcę pomodlić się za waszego byłego koleżka. Od kiedy ty taki... Odejście, niech koledzy odejdą, chodźcie w dwójkę. Dobra, zostawcie tego pajaca. Marko, odsuń się.
znikajcie z mojej posesji. Co ty zrobiłeś? Odsuńcie się. Jesteście nieproszeni. Co ty robisz? Co ty robisz? Niecały, bo się skaleczysz i wylądujesz w grobie tak jak twój kolega. Tak? Tak? Arko! Arko! Marko! Dobra, panowie. Bierz się Marko. Trochę i zwijaj stąd. Arko! Dawaj tą broń. Nie celuj! Dobra, panowie, idziemy. Zostaw mnie. Strzelaj w niego. Jak chcesz, to we mnie możesz strzelić. O! Ocały! Dobra, panowie, zbijamy no, sobie chłopaki. No, dobra. Nie wiem, czy tu nie zostać i go nie odstrzelić. Tylko... Strasznie kusi, ale... Będzie nie kiedyś jeszcze okazja. Spokojnie! Co tam się zrobi? Wjeżdżamy, panowie. Zwijamy stąd, bo zaraz to pójdę. Strzelajcie do Balera, raz. Szybko uciekamy. Połączmy się na radiu, halo. Lindor. Strzelaj. No, ja uciekam motorem. Mam no. Tam z tyłu postawiłem. Na dzielnicę dawaj. Policja. Policja się zaraz zjawi, uciekajcie. Dzielna. Zaznacz mnie na GPS-ie. Jadę za wami. Okej. Czekaj, bo kto nas gonią. Zdanie do mojego żona. Kurde, co on tu robił, powiedz mi. Ej, a co z tym on Marko? Robił! A co z tym nie wiem, chciał nas pewnie... Nie wiem, chyba go zabić. O nie, ja z nim na wino byłem umówiony. Grzecznie mówiąc, ksiądz kopnął w kalendarz. No to zrobimy mu pogrzeb. Znaczy ja mu zrobię, jak chcecie, to możecie przyjść. A no, nie ma księdza, to jak chcesz zrobić pogrzeb? No ja w moim świecie robiłem dużo. W moim świecie to każdego chowałem tam. Co on tam robił? Nie wiem, robił? Może was śledził. Nie wiem. Albo powiem. Wiedział, że dzisiaj będzie ten. Dowiedział się jakoś, że dzisiaj będzie ten. Słuchaj, jak ci powiem, jak ten co jedzie na motorze. Czy łowca. Ja ci powiem, on wie wszystko. No wiem. Znałem go kiedyś. To wiesz. Jak przyjechałem do miasta, to tam coś do mnie się próbował. Chciał, żebym do niego dołączył. Szanowny panie OG. On. A macie jakąś maskę z tyłu, bo ta trochę mi drobna jest tam, morda. Panie Olgin, masz jakąś robotę, może? Lindor, mów mi Tomas po prostu, mówmy sobie na ty. Tomas, masz jakąś robotę, bo by się ten podcast przydało? Słuchaj, ja robot mam dużo. Jak chcesz, to możemy akurat, wiesz co, szczerze, mam misję dokładnie, żeby te... przyjedzie towar wagonów na... No idealnie, ten. Właśnie o to mi chodziło, żebyś o to idealnie. A port? Tam ich nie będzie, jest... No nie wiem, czy tam będę... bym musiał się Marko spytać. Bo to nawet... O Marko. A tutaj nasze motory gdzieś są? Do odebrania? A, ta, jak chcesz, to mogę zaraz pod niego podjechać. Zadzwoń po tego twojego zioma, to najwyżej nam pomoże. Zny karabin ma dziadę. Odbierzemy te motory, może tak zróbmy. Ja wezmę motory, pojadę z tym nowym spódnikiem na Melinę i po prostu wyślam lokalizację, gdzie ten towar będzie, dobra? I my to zrobimy. Spotkajmy się tam wszyscy, bo ja też tam pojadę, też tam będę wjeżdżał. Marko! Panowie, wstajemy z Tomasa. Co tam? Panowie, halo, jakiego SMS-a, no nie wiem. Przecież kulkę dostałem, a ty mnie jeszcze bijesz. Spokojnie. Panowie! O nie. Nie, teraz to go odstrzelę, teraz! Właśnie dostałem SMS-a, że będę następny i on tu przyjechał. Stajcie, spieszajcie! Nie, ja tu zostaję. Panowie, nie podchodźmy sobie pod celu. Mówiłem! O cholera! Nie! O kurde. Panowie, walcie! Uciekaj! Uciekajcie! Motor masz! Ty uciekaj, jesteś ważniejszy! Panowie, wiecie co się stało akurat przed chwilą? Ustaj Lindor! Ustaj Lindor! Uciekajcie! Już! Wbijajcie stąd! Już! Chwila! Pomogę mało! Tak!
Panowie, a wiecie co dostałem sekundę temu? Dostałem SMS-a, że będę następny, nie? Nie, no to szybko, uciekajcie! Chłopca, uciekaj! Ja pozostaję! Już! Dobra, zjeżdżam, to mój motor, dzięki! Halo, Lindor, jesteś na radiu? Da, ała! Gdzie uciekamy? Na Melinę, Lindor. Dawaj, dawaj na Melinę. Lindor, słychać mnie? Łowca, dawaj na Melinę, szybko. Dobra. Lindor, słychać mnie? Słuchaczy, słychać mnie, Lindor? No, halo, halo. Tak, słychać cię, no, słychać. Wali, porwali Marko, porwali Marko! A, jak to? Nie wiem jak. Nie powiem na tego. Jechali Marko, jeden ziomek zakradł się i porwał Marko od tyłu. Ale